witam was w Let's Playu gry Five Nights at Freddy's. Jest to gra, którą Let's Playują wszyscy ich matki obecnie, więc ja oczywiście też nie mogłem zostać dłużny. A głównie dlatego, że SCP Containment Breach jest niestety straszną suką i nadal się zawiesza. Także obadajmy, o co chodzi. Nie grałem w tą grę wcześniej i nie wiem, o co biega. No, w każdym razie widzę, że zatrudniają mnie jako nocną straż do jakiegoś, kurde, lokalu. Okej. Dzień dobry. Halo? Gdzie jest telefon? Robi się tu coś? Halo? A, automatycznie jest, okej. Mam kamerki. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming. The hell? But I'm here to tell you there's nothing to worry about. To the ball? Fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza. No? A magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to the property or person. Upon discovering that damage or death have occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. To nie brzmi zbyt dobrze. Now that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Oh, really? The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children and we need to show them a little respect. A, strasznie długo gadasz, facet. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. What? They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up, they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day, but then there was the bite of 87. What? Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe. What? Now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. To niemiłe. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume. Okay. Since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Okay, to nie jest so fine, huh? If the suits themselves weren't filled with cross beams, wires, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort. Okay, no to nie jest dobrze nastrajająca. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. Okay. First station of the breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Okay. Good night. No, branoc, głosie z telefonu. Czyli tak, jestem strażnikiem nocnym, który pilnuje, kurde, lokalu z tymi animatronowymi leszczami, które to animatronowe leszcze ponoć chodzą, tylko póki co się na szczęście nie ruszają, więc moim zadaniem jest generalnie pilnować tutaj wszystkiego i mieć nadzieję na najlepsze. Okej. Nie wygląda źle póki co. Tylko że no, najgorszym problemem jest, że muszę muszę oszczędzać prąd. Gdzie ten leszcz jest? A, tu jest. Okej. No dobra. Czyli się zaczynają ruszać. Najgorszym problemem jest, że muszę oszczędzać prąd, więc w związku z tym nie mogę za bardzo korzystać z tych moich kamer.
za często, bo wtedy zużycie prądu wzrasta. Dlatego muszę się oszwak. Okej. Okay. Kurde, to dom. To jest irytujące. Okej, okay, no. Póki co jest względnie okej, okay. Jest trzecia nad ranem. W ogóle to zazdroszczę facetowi, bo ma krótsze nocki niż ja w robocie. Okej, okay, zobaczmy co się dzieje. Póki co nic. No dobra, nic się nie dzieje. Jest okej. Okay. A my siedzimy! Nic się nie dzieje. Muszę powiedzieć, że już chyba wiem, w jaki sposób jest budowana atmosfera tutaj. Bo oczywiście te długie momenty bez ruchu, kiedy trzeba czekać aż... oszwak. Gdzie on poszedł? O kurna, tu jest. Okej. Okay. Te długie momenty bez ruchu, kiedy oni se łażą, że tak powiem, a ty nie możesz nic zrobić i musisz czekać, żeby nie zmarnować za dużo prądu. To jest moment napięcia tutaj. Także nypanie w kamery jest groźne. Ale i nie... Oszwak, co to było? Jakiś dźwięk. A, tu jest. No dobra. To... spadaj, koc. Jest czwarta nad ranem. Spoko luz. Siedzimy. Nic się nie dzieje. A ja zauważyłem, że muszę słuchać chyba. Bo słyszałem takie tup-tup, a on się przemieścił w tym czasie. Oj. Słyszałem to. Gdzie jesteś? Okej, okay, tam jest... oszwak! Kamera wyłączona. Gdzie on jest? Dobra, wrócił tu. O Jezu! Coś wy mnie tak straszycie! Dobra, siedź w szafie. Oj! Oszwak! No dobra. Widzę tu jego cień, więc mam jakiś sposób, żeby reagować. O, poszedł sobie, bardzo dobrze. Mam jakiś sposób, żeby na nich reagować, także nie ma tragedii dużej. Póki co przynajmniej. Dobra, jesteś w 1B. A ja za moment dolecę do końca swojej nocnej zmiany, także... spoko, mam nadzieję, że do 6 jest, a nie do 7. Ja mam do 7 nocne zmiany. Ech, no to było niemiłe spotkanie. O Jezu! Okej. Okay. Zajączek postanowił spojrzeć mi w kamerkę. Nie jest to miłe doświadczenie. Okej. Okay. Oż kurna, kurczak się rusza. Znaczy ona... w sumie to wygląda bardziej jak kaczka. No dobra, dojechaliśmy do końca nocnej zmiany. Póki co nie jest aż tak źle. Radzę se. Radzę se. Ale klimat jest całkiem fajny, muszę powiedzieć. No nic. Nocka numer 2. Zgaduję, że teraz będzie gorzej. Mhm. Halo? Jeszcze nic się nie dzieje. To spoko. No, odbierz ten telefon, bo... no. Hello. A kurna, już się ruszają. Oj, kurna.
kaczka wyszła. Okej. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. Freddy becomes a lot more active in the dark, though. So, hey. A kurde, zając wyszedł. Power, right? Zając nupa gady. Emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera view, and those blind spots happen to be right outside your door. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. Okay. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. No, tak. Also, jasne, sure. O kurna, wyszedł. Dobra, jest w korytarzu. What? Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon. Okej, czyli w Pirate Cove był ktoś, kto chyba robił to dum-dum-dum-dum-dum całe. Więc to nie jest miła perspektywa. Kurde! Wkurza mnie! Takie tanie motywy. Z jumpscarami i tak dalej. Dobra. Wygląda znośnie. Kaczka się nie rusza, tu jest okej. Freddy też się nie rusza. Także? Póki co dajemy radę. Nie jest źle. Okej, tu spoko. Oj, kaczka się ruszyła. Gdzie ty poszłaś? O, szwak! Ale ma spojrzenie okrutne. No ale przynajmniej jest gdzieś, gdzie jeszcze póki co nie może mi zeszkodzić. Pierwsza nad ranem dopiero. Wcześniej jest. A ja już troszkę prądu zużyłem. O, szwak! Ruszył się. Dobra, siedź tu. A ty siedź tu. O, szwak! Okej, to było niemiłe. Ten się ruszył, frajer. O kurne! Wychodzi! Aż ty chamie. Jesteś tuż obok. Fuck, słyszałem to. Aaaa, fuck you! No, won? Kurde, ten zaraz wyjdzie. Dobra, tu jest. Kaczka się nie rusza. Freddy też nie. Oj, ktoś się ruszył. Do szafy? Dobrze. Kurde, zaczyna się robić ostro. Muszę powiedzieć, jest dopiero druga nad ranem, a już 60% zmarnowałem. Znaczy, zszedłem do 60%. Nieprzyjemnie. O kurde, kaczka się... O, szwak. Kurde, coś tu łazi. Dobra, ty siedzisz tu... O, szwak! Gdzie jesteś? Dobra. To jest, ten jest tu. Ty siedzisz tam dalej. Okej. Trzecia nad ranem. Zaczyna się robić intensywnie, muszę powiedzieć. Dobra, kaczka jest tu, ty jesteś tu. Ty siedź tu. Freddy się nie rusza. Jest okej. O, szwak! Gdzie jesteś? Dobra. Tu jest, kaczka jest tu. Ty jesteś tu. Jest... póki co okej. Siedź tam. Ostro. Zaczyna być. Dobra, ty siedzisz tu. Ty siedzisz tu. Tu się nic nie rusza. Okej. Dobrze, ten wyszedł na korytarz. Radzimy se. Jest znośnie.
Dobra, siedź tu, siedź tu. Ty też tam siedź w miarę możliwości. Ktoś się rusza. Dobra, wrócił do szafy. Kaczka się nie rusza. Freddy też jest spoko. Możesz, fuck! Ty chamanie! Wypierdalać. Dobra, poszedł. O kurde, kaczka jest tuż za rogiem. Dobra, gdzie jest? Oj! Dobra, cofnęła się. O kurde, napięcie jest hardkorowe. Naprawdę. Poza tym mam wrażenie, że one się teleportują. Dobra, o kurde, Freddy się obrócił w moim kierunku. Napięcie rośnie. Dobra, wrócił do szafy, ty stój tu. Ty się też nie ruszaj. O, Freddy wrócił do swojej normalnej pozycji. Kurde, czwarta nad ranem, a mi została 20%. 25, co ja gadam. Coś tu łazi. Dobra. Kurde, zajec jest tuż obok. Oż, fuck, wybieg ten! Jak mu tam? Drugie drzwi! Fuck! Chociaż może to nie. Za mało mam prądu trochę. O, biegnie, świnia jedna. No. Dobrze, zamknąłem. Oż, fuck! Jesteś tu nadal. Dobra, won? Kurde, tylko 13% do końca. Rakaczka se siedzi. Ach, cholera. Nie lubię tych dźwięków. Napięcie jest ostre, nie powiem. Oszka, kaczka. Coś tu się rusza. Wrócił do szafy. Hej. Kaczka, okej. Okay. Coś tu... Fuck! Bardziej się spękałem dzwonka niż... No dobra, to tutaj przerwę ten odcinek. Dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Trzecia nocka. Zaczyna być ostro. I zaczyna być przerażająco, nie powiem. No to zobaczymy, co będzie dalej. Tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.